Grajcie wy lepiej. Tańczenie poczeka. O Jezus Maria, co się dzieje? Mamy jeszcze trochę czasu, ale... Masakra. A mam nadzieję, że ten komentarz był okej. Nie będę się połączyć. Nie połączy się, to zaraz coś to coś innego cały czas, żeby były jakieś różne talie. No. Masz więcej talii? Mam 8. To ja tych donacji tak nie widzę za bardzo, chyba że tu włączy, że wiesz. Maksymalnie. Ale nie wiem, czy to nam pójdzie. Ale jak coś to poprawi... A nie możemy dać ten na przykład w okienku i... No nie, bo to aha, bo tam będzie ekranie całym. Kurczaczki. A nie, ale ja to zobaczę. Się... O, no jakbyś odświeżał co jakiś czas. A laptopa, żebyśmy wzięli? Z pakietów. W sumie nie wiem, bo są wzięte, wiesz. A nie ma tu jakiegoś takiego, żeby go odpiąć? I są podładowane przecież. No, czy no ja nie... Aha, bo one... Dobra, to lepiej nie rozpinaj, no, wiesz. Właśnie. Dobra. Co się dzieje? Uter i aha, Gul'dan. Fajnie, że no, czy tutaj będzie? Będę walczyć z Honorem. Jak mam zrobić, żeby było widać ten? Musisz dać oko. No, daj oko. Teraz wszyscy... O, dobra, ja jestem tutaj. Nie ale wiem, nie widzę. Będzie odświeżać. Kogo nie widzisz? Nie, no i widzisz. A nie, nie widzisz. Coś, że... O, już jest, widać. Dobra, okej. Okay. Czy mam paladyna? Ja tu jestem. Mamy już ponad 51%. Ponad 25 tysięcy. To jest ważne. No i Ogi tutaj 30 zł dał. I Polwak. Okej, okay, zobacz, tutaj po stronie Blacka mamy Reno Jacksona, czyli, jeśli się nie mylę, to Black nie ma dwóch takich samych kart w swojej talii, po to, żeby potem się uleczyć. No, ciekawe. A tutaj mam paladyna. Czy to może być Secret Paladyn? Dobra. Nie wiem, ale zobaczymy. Ja na razie upiorny. Ja chciałem powiedzieć, że postaram się czytać te donacje, jeśli mi one tutaj się będą odświeżać. No, pomóż mi komentować, stary. Ja muszę no co, no? Pomocy. On musi to zrobić. No musi, nie? Musi to zrobić. Musi, no. Nie ma innej opcji. Czy będzie tapował, czy poleci zombiaczek? Musi, tak musi być, to nie ma innej opcji. Nie ma tak. No nie, że co, no bo co, to zrobi, no nie tego nie zrobi, to tak, tylko mu jedna rzecz zostanie. Tylko jedna, oczywiście, że tak. I tą rzeczą jest... No on sam, oni nie, już on grają? Sam nie wie, tak. To czemu mu się karty nie świecą? Może coś nam się zawiesiło? Nam się chyba nam się coś zawiesiło. Czy oni grają? A nie, czekaj, patrz, on coś robi. Ale to nic nie widać, żeby... A, to o, zrobił. Jego ruch jest teraz. To nie, no wiesz co, jest Matiego jest teraz. Tyle możliwości. Coś się zepsuło. Co się psuło? A możemy jeszcze raz ten? No wejdź z tego. No, akceptuj. Weź ty kliknij, może masz ja lepszą kliknę, rękę. Bo ja coś chcę... nam popsuło. Dobra, bo nie ostrzygli owiec. O, jedzenie. No, zamawianie zamawia, jedzenia. No. A my po obiedzie. No. I to drugi. Uch, co tu poszło? Pizza twoja, mać. Weź jeszcze ten, bo nie widać drugiego jeszcze. No. Brasheira jest teraz, będzie miał 10 tysięcy zaproszeń. Co się dzieje? Ale jak coś to nie ma. Ale zobacz, że tutaj Gul'dan ma 19 życia. Co już tu się stało z tego? No dobrze. Ale jesteśmy. MKR na razie ma... Poszły do Nejciki. Xarixes. Black is love. Black is life. Damian Olszewski. Zobacz, co się dzieje. Dwa mam nadzieję, aby jak najmniej osób musiał korzystać z tej pomocy. I 20 zł kolejne. I wiśnia. Zobacz, co się dzieje. Zobacz. O, jaka piękna sztuka. Zobacz, co się stało. Ale tu ci już dwaj szatkownicy to jest tak, jakby miał po prostu 4 karty. Masakra. Na stole. Tu już zaraz będzie lital normalny. Czuję to. Uwaga, co przyleci. Patrz, pająk pajęczak. Co on robi? Co on robi, że on się tak zaśmiał? Pokaż. Co robi pajęczak? Pajęczak? No, strunic z okrzykiem bojowym kosztuje o 2 więcej. Czyli... A on ma z okrzykiem bojowym. Czyli go zablokował w tej chwili. O, ale nie. No słuchajcie, tak, tutaj był Reno Jackson, żeby się uleczyć i... Ja... I go nie ma. Ja mam do was pytanie. Jakie? Pojawiło się pytanie. Nie, 6, dobrze, ile to będzie. Musicie to się będzie określić. Ile widzowie muszą wpłacić, żebyście to wy zagrali przeciwko sobie? 500 000! To jest pierwsza z propozycji. Soul, może też coś wrzucisz od siebie. Wiesz co, na 30 tysięcy mają jakieś tańce, słyszałem, graba, nie? Ty nie, ja nic tańce nie, to gramy w Hearthstone. Nie, tak było. No to no tak, nie, byśmy no tak jeszcze zrobili do... Ile my tu mamy? 25-600, to tak 26, 27? Do 30? I Mati z Blackiem komentują. Dobra, my gramy ich najlepszymi taliami. Ile? Do jakich? Do 27 dobijamy. Graba, wchodzisz w to? Dobrze, wchodzę. Dobrze, czyli w takim razie stało się to oficjalne. Jak dobijemy do 27 tysięcy, to wtedy ten oto człowiek z klejącymi się włosami tutaj oraz człowiek z brodą... Teraz się nie kleją. A sam mówiłeś, że się kleją. Ej, co? Jak się układa teraz? Powiem ci tak, przyszedł... A no to przepraszam. Przyszedł ziemniak, coś zagadał i nagle 20 kart jest na stole. Co się stało? Wiesz co, no na razie ma bardzo słabą 27 sytuację.
Bo tutaj Renault Jackson jest kartą, która leczy. Ona leczy full. Musiał za 7 Medibota musiał za 7. No właśnie, bo musi się ratować. On by już użył pewnie wcześniej tego Renault Jacksona. Ale co on teraz zrobi? On już nic nie może zrobić. To jest ciężko, tylko na razie jeszcze go nie zabije. Nie ma jeszcze chyba Litala. 3, 4, 5, 6, 7. Nie, jak on ma same z jednym atakiem, to 11, słabo. No to nie, ale to można jeszcze 11 plus 3. To jest 4, no to nie, to i tak jeszcze nie ma. To jeszcze nie ma Litala. Ale no, Mateusz w następnej turze się, znaczy Black się w następnej turze uleczy. 7, 8, 9, 10, 11. O, nie. Moi drodzy, kolejne wpłaty. O. Pozdrawiam, nie jestem fanem Hearthstone'a, ale poprzednia rozgrywka była mega. Pozdrawiam całą ekipę, czekam na densy. Karam, 2, 1, 1, 2. Dzięki, pozdrawiamy. Dzięki, Karam. No dobrze, ale a jak ludzie nie chcą zobaczyć, jak gramy, tylko chcą Matiego oglądać i Blacka i właśnie. No właśnie, no to ziemniak, ziemniaka wino. Ziemniak. Napiszcie w komentarzach, że nie chcecie. No dobra, i teraz chyba Renault Jackson poleci. Teraz, czy to jest Lital? Uuu, a jednak. A jednak wizjanie. Patrzyłem na to, ale moc. I patrz, ale wyssało. To był horyzont zdarzeń. No to zaryzykował trochę. Zdobierz takie karty? Aż będziesz mieć tyle, co przeciwnik. No, czy tutaj 2, 4. No okej. Okay. No dobra, to go ratuje, kurde. Ale Dark patrz, Black już myślał, że już kurde to. No, było już miękko w gacie. No. O, tu szarża jeszcze! I koniec! To jest koniec! Miał Reno! No. O właśnie, to był wtedy ten pająk i on mu Reno zwiększył koszty Reno do 8 i Black po prostu nie miał jak się uleczyć. To było to. Tak o to chodzi? To było to, co zaważyło. Dobrze, ten. O. 83. Moi drodzy, po idziemy po 27k. Erik ze Szczecina, no 50 zł. Czyli teraz Mateusz wygrał. No ładnie, brawo. Bardzo ładnie. Czyli mamy jakąś listę, ale to było ile razy wygrał. To jest teraz 2-1, czy już jest? Tak. Mogę tylko, wyjdę Mateusz z lobby, bo muszę tylko deck wywalić jeden, dobra? No ten, którym przegrał teraz. Nie, nie, no tym listem już nie będziemy grać. Okej. Okay. Może nie tłumacz się? No dobra, my w tym czasie patrzcie, tam coś leci. Jest i kolejne 10 zł. Oh, ale to było niezłe. Tam widzisz, weź to czytaj. Czy co ja widzę? No widzę 10 zł, 50 ja mam widzieć. Dobra, możemy lecieć. Ja nic nie widzę stamtąd. Klap, klap, klap. Polish beer, grosz do grosza, 10 zł, dokładnie. Jej, tak. Ej, kokosza. Chciałem zauważyć, że już 934 osoby wpłaciły na ładnie. Łączną sumę 25 tysięcy. Wow, wow. Kiedy odpaliłem, sorry, ale już wychodzę. No i spadł z legendy ci? Właśnie. Wow, wow. Patrz, jak to podzielisz sobie, 25 tysięcy podzielić przez 1000, to wiesz, ile to oznacza, że średnio ludzie płacą? 25 zł. Dokładnie tak. Kurde, jest, policzyłem to w czyli pamięci. Czyli widzicie, grosz do grosza. I jest gruba kokosza. I kokosza jest nieźle. Gruba. Ej, może zróbmy coś, jeżeli na przykład wpłaci 1000 osób, czy tam coś takiego, co? Bo ile jest? 900 ile? 34. No to tak, żeby 1000 osób płaciło, zróbmy coś fajnego. Mati, halo, możemy coś zrobić fajnego, jak wpłaci 1000 osób na przykład? Uuu, 200 zł. Ale ja to komentuję. Monika i Wojtek. Monika dzięki, i Wojtek? Ile? Dzięki Monika i Wojtek. 200 zł. 200 zł, Monika i Wojtek. A gdzie jest serduszkowa naklejka? Właśnie, a gdzie są serduszkowe? No my mamy tutaj, tylko mamy takie nadrukowane. No takie, co się ich nie da. No. Kurczę. Mamy nadrukowane tutaj, i wiecie, mamy 2 zł. Dzięki, Jakub. Bleki. Dziś ja pomagam, a jutro może ja o nią będę prosił. Powiedz, no miejmy nadzieję, że nie Bleki, ale dzięki oby za 50 zł. Dziękujemy bardzo. I mamy już prawie 26 tysięcy, brakuje nam 80 zł. Pięknie. No, czuję, że zaraz pęknie. Jak słyszymy, że Black słucha Uptown Folk. Funk. Patrz, on ma te takie te. Te takie te. Dzikie duchy. I w ogóle mamy tutaj pojedynek, zobacz, szamana na szamana. Czym to się skończy? Czy to będą bliźniacze? Mati ma talię szaman. By Mati, a Black nie, ma Black dwie, Fire Mati. Popatrz, tu ma jedną broń, tu ma drugą broń i to oznacza, że to jest hammer, szaman warrior. Hammer time. A Black ma magic. Szaman cleric. Ma magic ten, no. Zresztą uwaga. Magic szaman. No dobrze, zobaczmy. Mamy trendowatego... Ty, ale zauważ, że Mati ma złoty gnoma. Totem. Parszywie się czuję. On tak mówi, jak się pojawia. O, i teraz też wjechały wilki WDZ. Ale jak, patrz, Mati ma same złoty totem, no złote wszystko, a Black nie ma złotego, Black nie ma złotego. To chyba przegra. Odblokuj. Przeciążenie, okej, to odblokowuję to przeciążenie, które miał. Jeszcze błyskawica, ale znowu przeciążenie. No ale tak, no ja bym dokładnie tak samo zagrał w tej chwili, jeszcze trendowa tego też gnoma. Bym tak zrobił, bo to było najlepsze wyjście. No i ładnie, no i dobrze, zobaczymy, jak odpowie Mateusz.
Mateusz odblokuje ma broń. Kryształy. Czuję to. Mówiłem. Odblokuje, dokładnie. Ja już czytam w myślach, no. Bo tu nic lepiej nie można zagrać. I broń. No i będzie kasowanie. No i trędowaty gnom został jeszcze na tym. No na razie taka wyrównana walka. Tak, to się sprawdzają troszeczkę. Patrz, oni mają te same młoty. Te same zaraz, młoty. Czy to jest, znaczy i znowu są te same dzikie duchy. Co się dzieje? Czy to są te same talie, weź mi powiedz. Nie mam pojęcia, powiem ci, że to jest ciężko. A weź otwórz sarkofag. Znasz kod tajny? Gdzie on jest? To prawie na dole. Tutaj? Że chyba nie znam? Nie, to jest złe. Złe. Czyż otworzę? Udało się! Ale to tu siedzi. Halo, halo. Patrz co się stało. Zostawił jakąś żabę w polu. Pokaż tą żabę, co to jest. To jest Murloc. Okrzyk bojowy. Odkryj co? Nową podstawową moc specjalną. A, czyli on będzie miał nową moc specjalną. Ale co znaczy odkryj? A, bo zobacz, już ma. Ma moc krwi, czyli ma z Murloca. Może totem. Tapować sobie teraz. Jak, czy to jest dobrze, czy to jest źle? No wiesz co, chyba to jest lepsze niż totem, tak mi się wydaje. Bo może sobie dobierać kartę. Zobacz, ma tylko dwie karty. I trzecia mu dojdzie. No myślę, że to może być całkiem spoko opcja. O, szarża boska tarcza, to się teraz przyda. To się teraz przyda. Znaczy to poleci. No popatrz teraz. Tu. Dobre zagranie. I nowa broń, a kartę z przeciążeniem zagrał ładnie, i dostał ładnie, ten. Tak, i dostał boosta. No fajnie, tutaj zobacz ta broń 2 do 8, do 7 w tej chwili. Dobre zagranie, tutaj Black chwali. Trochę wzdycha, trochę stęka, ale on wie, ale że to ma dokładnie dobre. Ten sam toporek. No bo dobra, dokładnie ten sam, tylko że jemu... Patrz, i na twarz jedzie. Tylko jemu to przeciążenie nie dało bonusa. A tutaj co widzisz, on dwa razy uderzył, co on furię jakąś miał? Furia wichru. Furia wichru. Ale za furiowo. O, nieźle. Ale widzę, że Black już idzie po wygraną, nie? Jeżeli co tak, się dzieje? Zobacz. Będzie. Jeszcze szarża. Dobre zagranie. No, już, to już będzie koniec? Nie. Black, czy to już? Czy to już jest koniec? Tak szybko kończysz? A co on ma tam tą drugą? Jakieś pradawna wiedza? No, będzie ciężko. Ale dobierz dwie karty. O, i ma taki totem. Och, ten totemik jest fajny. No, oczywiście musi dobrać te karty. No, musiał to zrobić, ja bym też tak zrobił. Nic innego. No i znowu to samo, znowu dwie karty. No, coś musimy wypaść. No, te przeciążenie będzie bolało. No i tak nic nie miał więcej do wystawienia. Więc co, pająka wystawia? 2, 3, 6, 7. 8. Jeszcze trochę 10. czasu. No nie, jeszcze chwilę później. Oni te BO3 jeszcze grają? Nie, stary, nie wiedziałeś jakie mecze są. Czy ja miałem czytać te, zapomniałem, już czytam moi drodzy. Na obrażenia przepraszam. I odblokował sobie kryształy, to dobre zagranie. No ale Black jest pod ścianą. Dobra, moi drodzy, czytam, przepraszam, trochę mi przeleciało. Sisu, pozdrawiam, 50 zł. Nie jest zadowolony. Mam Black. Jutro kolosa, zagramy i są 12.34. Dziękujemy. Beznerkowie, życzymy powodzenia na kolosie, żeby was wesprzeć. Mam nadzieję, że to jest żart. 10 zł. Anonimowy pomagacz, 5.50. Pozdro, anonimowy pomagacz, po raz drugi rekord widzów, 10 zł. Ile mamy widzów? Ile mamy widzów? Przepraszam za to. Nieźle. Anonimowy pomagacz 5. Ale to już jest GG. NRM, świetna robota, 2, 10 zł. Graba, kiedy Rocket League? Pozdro dla całego Jaroka. Dziękujemy bardzo. No, Mateusz. 2-2. Balesz teraz pocisnął, no niesamowicie. Nie banować. Ładnie, ładnie weszło. Nie czterech stronników wziąłem. Dałbym grabie na fryzjera, ale dzieci są... Słyszałeś graba? Słucham. Dałbym grabie na fryzjera, ale... Wolę na dzieci 20 zł. No i bardzo dobrze, super. Pozdrawiam. Świetnie. Świetna akcja, 20 zł od Raba. Dwa, co się stało? Black, co się stało? Czy jesteś tam w stanie powiedzieć, co się stało? No, nie, no nic się nie stało. Gramy na dobrego zawodnika, no i mamy 2-2. No co ma się stać? No? Czy uważasz, że RNG nie jest dzisiaj po twojej stronie? Bo teraz w tym meczu rzeczywiście no te dobieranie kart z przeciążeniem, no to było... Nie doszło, to nie doszło. Po co drążyć temat? No tak, jest jeszcze szansa, żeby się wykazać. Także zobaczymy. Mateusz jest trochę ja dalej, nie będziemy dalej. Go pytać. Ja czytam dalej. Siów, niestety skromnie, 15 zł to wcale nie jest skromnie, to jest porządna kasa. Być może zbliży mnie to do zagrania. Może my wam zrobimy deki i zagracie nimi. Busiaka, anonimowy pomagacz, 10 zł. Bonku 76, 10 zł. Ja tylko jedną kartę dodam. Zmienię. Łatashi 2 zł. Lord Kezo, czyli Dominik, 10 zł, jak co roku dorzucam cegiełkę od siebie. Pozdrawiam całego Jaroka, ciebie są super akcja, wnawia się twój subskrybent. No ja wiem, że Lord Kezo
Lord Kevzot to jest subskrybent, którego musieliśmy w grze Rimworld zrobić? Unicestwić, bo już nie bardzo się chciał ruszać. Co ty gadasz? No i był niestety, to była kolonia kosmiczna i tam nie ma. No, ale wybaczył mi, jak widzę. Felipe, 50 zł, pozdrawiam całą ekipę. Jaro, kolejny raz robicie świetną robotę. Tajuszka, 12 zł, 12 żetonów za epickie pojedynek w Hearthstone, aż się nasuwa mem MKR, co teraz? Czekajcie, bo dobra, mi tu Szyszka mi uciekła. 10 zł, pozdrowienia z Częstochowy. Ania i Damian. Czy to będzie ostatnie spotkanie? Super pomysł, streamem 10 zł. Przemo, warto pomagać, możliwe, 15 zł. Ile jest osób na czacie, tak z ciekawości? No jakieś 12, 10 milionów. 11 tysięcy osób nas ogląda. No dobrze. Ja nie nadążam czytać. Walka. Mamy już 26,5 tysiąca. No. Moi drodzy, ja tu doczytuję Tajuszka, Marcin i Dorota. 110 zł pozdrowienia z Królestwa Niderlandów. Kurde, dzięki. Dzięki. I Gregi, Graba versus Soul, nie grają na RNG. Jezus Christ, tak. Co to są RNG? Nie mam pojęcia. Jezus Christ. Jest coś takiego? Czy mnie wkręcają? 20 zł, dzięki Gregi. Ale to może być ciekawe, bo dobrze brzmi. No, zobacz, mamy teraz maga przed sobą. Mamy maga i mamy druida. No, zobaczymy, czy to może być... Myślałem, że to może jakiś mechmage, ale to chyba się nie gra już na takich rangach. Ja wczoraj tutaj... trochę z Madim jechaliśmy tutaj samochodem i kilka tipów mi sprzedał. Tak? Mówi, że są takie talie, że od razu wiadomo, że przegra, wiesz. Jak masz Frost Mage'a coś tam, a on wystawia no tak, agro to... coś tam, to wtedy może się okazać, że już nie masz co grać. Tutaj bardzo fajnie, bo jest cień znak Sramas. Nie, taki zabił kiedyś, ile miał, mają strasznie dużo, kilkanaście później miał. No, ale go skończył od razu, widzisz, on wiedział, co się dzieje. Wiedział, że on będzie mutował. Tak, że będzie puch i rzucił. Aż pusty kryształ, pusty kryształ? Od razu jest jeden kryształ tak, do przodu. Tak, tak, tak. O, no i ta twoje zaklęcia. Mniej, no, no i popatrz. Już za trójeczkę to jest fajnie za kulę ognia. No, o, i zobacz, jest Antonidas. Antonidas za każde zaklęcie daje w ręce kulę ognia. Ale to jest kiedy przegięte. On do niego dojdzie? No właśnie, ale zobacz, ma tutaj jeszcze dwa zaklęcia, tu jeszcze... Czy on będzie używał tego zaklęcia? Teraz nie, będzie trzymał na Antonidasa. Nie, no wiadomo, że szatkownika się wystawia w tym no momencie. No tak, to zawsze, na czwartej tej... Przepraszam, ja w ogóle nie wiem, 4 złote, tak muszą zobaczyć, jak MKR z Blackiem szydzą z Grabisą grających w Hearthstone. Co wy gadacie? To będzie na ITK-ach. Marty, jakieś dziwne słowa, nie wiem, czy się modli? Nie wiem, co robi, pieśń bitewną. Powiada pod nosem. Uuu, popatrz. Nie mogę trafić. No i leci kula ognia. Trafił. O, popatrz. No, dajesz. Rakietka. W którym miejscu mam trafić? Z tego takiego. O. No dobrze. W ogóle nie patrzyliśmy, co się dzieje. Szatkownik ginie w każdym razie. Tam była spora wymiana ognia. No, o, popatrz. No, pojawia się. No, nie najlepsze, no ale... Teraz może to ten chociaż... Mi się wydaje, że pójdzie szatkownik i ten. Wszystko pójdzie. Szatkownik, mamy robaka. Wąż, żmiwi i ta taka jedyneczka, nie? No, zobaczymy, co tutaj zaatakuje, no, bo jeszcze musi widzieć jeszcze, bo się boi, o, że to, o. No. No to... No tak trochę, kurde, szatkownik średnio. Aż Mati zrobi takie... Jak sobie mlasnął. Mlasnął sobie, co oznacza, że właśnie, no nie tak. Czy pojawi się w następnej turze Antonidas? Jak ty myślisz? Czekaj. Ja zaczynam czytać. Piotrek, 3 złote. Trzy drzewce teraz. Grosik do grosika. Dominik Ratajczak, 50 zł. Pozdrowienia dla całej ekipy. Jarok, siema, woś. Dzięki, Dominiku. Kuba z Częstochowy, mało, ale jest. PS, zdałem prawko, kurde. Jej, super. 3 złote, na pewno Mati się ucieszy, że młody kierowca w zimę wyjeżdża na ulicę w Częstochowie. Tam skąd pochodzi. Dobierz dwie no karty, i Cermi, top 10 Android Games. Android czy iOS? 10 zł. No ja za Androidem jestem. Android. I Gryphus, pozdrawiam ekipę i ziemniaczka. Przekażcie mu ziemniak, masz pozdrowienia. Gdzie on jest? Zagranie bardzo ładnie, wyczyścił. A nie ma, ale to mu przekażemy Gryphus. Zapamiętaj, i 5 zł wpłacił Gryphus. No i ładnie, wybronił się, Mateusz się wybronił. 5 minut mnie nie było, grze patrzę, nic jest tak jak było na stole. Nic nie ma na stole. Nic nie ma. Ja otworzę piecyk, bo trochę zimno jest. Weź tam nasyp, może jakąś rakietkę puścimy. Patrz, ale on teraz takie smoka ma. O, ma dwa smoki. One mają co? Zwiększają obrażenia od zaklęć. No to jest fajne, szczególnie, że tutaj
Jeszcze Antonidas, który... O, i jeszcze losowego strumnika. Ale skąd on go bierze, tego losowego? Świątynia. No losowy jest. W ogóle losowego ze wszędu. No ale to jest ciekawe, świątynia mogła... nadzorca. Legenda mogłaby wyjść? Chyba tak. Wydaje mi się, że mogłaby. No, to plus 3 do zdrowia, strumnik. Popatrz, plus 3 to do zdrowia. To jest ciekawe. Ale nie, bo tu gniew poszedł. Wiesz co, to by mogło fajnie, rzucasz sobie Antonidasa i jemu rzucasz potem od razu te plus 3 do zdrowia i masz 5-10 od razu. No tak, tylko no czy, tylko, że zobacz ile tutaj... Czy Mati się skusi, wiesz, bo może wystawić teraz piątkę, dobrać zaklęcie i jeszcze kulę ognia. Zobacz, tutaj, wiesz, opiekun Gaju, on opiekun od razu Gaju wyciszy. Wygląda na, kurde, mocarza. Jest takiego. Mocarzem, on od razu wycisza Antonidasa. No, ale zrobił tak, jak mówiłem jednak. O, odkryte zaklęcie. O, no, ja kula, bym brał jedynkę. Chyba kula ognia będzie. Czuję ci, nie, mówię ci, czuję, że jedynkę weźmie. On już wie, że kul ognia będzie miał pełną. A jednak, no proszę bardzo. Tak się... Proszę tak, bardzo. Tak mnie uczyli grać, no. Sam bym to zrobił po prostu. No nieźle. Ja bym brał kulę ognia. Ja chyba zacznę komentować Hearthstone. Tylko muszę poznać karty, bo no na razie właśnie, nie właśnie, to jest ważne. Ale nie? Powiem ci, że to jest super. Polecam komentować Hearthstone, jak się nie zna karty. To jest świetne. Zaskoczonym. Nie znam momencie. Się, ale się wypowiem. Ach, teraz to drapnięcie. No, no ale i popatrz, nie najlepiej, nie najlepiej. Zobacz, uuu. Teraz jest bardzo źle. No nie do końca. No mógłby no, wyrzucić może teraz jednak. Ewentualnie no, może tego siódemkę wypuścić i dwójką skoinować i koniec. Ale nie chcę zmarnować tyle czarów. Ciężko, no i zobacz, tutaj rzuci nieprzemyślany ruch. No zwiększa tę prowokację, ale ona i tak padnie od razu. No. Ale będzie mu ją musiał bić, nie? A to pewnie... Ajajaj, no ciężko, ciężko. A ja nie wiem, czy przypadkiem Mati nie jest tym mocarzem tutaj trochę. Nie będzie lital już? Nie no, jak? Prawie, no prawie. Jakby był lital, to by Mati już tam zrobił tak. I wstał od stołu. No i teraz chyba już się nie wybroni Black z tego. A kto nie? Zaklęcie. Mati się nie wybroni, a nie Mati, Mati, przepraszam, Boże, czemu ja cały czas ich mylę? O, pirowybuch, tajemna eksplozja. Jeden obrażeń wszystkim, a on nie ma przypadkiem smoka jednego, co zwiększa? No, to dwa, ale one mają wszystkie o wiele więcej, no nie zrobi tutaj nic. Zresztą smok, no, tutaj chyba nie ma smok, nie ma smoka na... A gdzie tu ma być smok? Tu jest smok. No, pytałeś, czy nie ma smoka. A nie ma smoka na tym? Ukryj to, nie, pokaż. Tutaj nie ma. Musi być. Nie ma. A, nie ma, bo zginął 3 rundy temu. To jest. Zapomniałem o tym. No i jednak... Kupię każdego przyjaznego strumnika. Dobre zagranie. Smok, ale to już jest koniec. No i mat. Także Mateusz... Kapituluje. Kapituluje w tej grze. A moi drodzy, a ja sprawdzam donaty. Brawo! Teraz rozmawiałem w jakimś dziwnym języku. Ja nic nie rozumiem, nie co oni piszą. Znaczy mówią, idź grabab, idź poczytaj donaty. Tam? Dobrze. Tak. A wy nie masz tutaj? A jeszcze możemy mamy odpalić jeszcze tutaj? Nam brakuje 300 zł, żeby... Ej, to zmieńmy na razie scenę na taką ogólną. Ale nie możesz tego oglądać tu. Czemu nie? Tu są wszystkie teksty i tak, i to wiesz. Ale to żeby zmienić scenę. No zmieńmy scenę na ogólną. No i wtedy można tu to czytać, czy nie? W Black z Matim siodą, będą dyskutować o kartach. A może wy byście naprawdę zagrali? Stary, my was onieśmielimy, że tak dobrze nam pójdzie. Musimy zmotywować ludzi, żeby jeszcze zebrali 300 zł. 300 tysięcy. No, wy będziemy bierzecie karty, talie najlepsze. Ja Mati będę był twoją opieką, czuję to. I zagramy. Ale on nie może słyszeć. Co? Co nie kombinują? Oni nam jakieś fajne talie. Moi drodzy, i to leci. Rama, musisz mi pomóc, bo ja nie mam głosu, wiesz? Nie masz głosu? No, Chini 30 zł. Kijano, no to chodź tutaj. Mało, bo i wypłata mała. Pozdrawiam cały Jaro. Kijano 20 zł to nie jest mało, to jest akurat tyle, ile potrzebowaliśmy w tym momencie. Pozdro dla Brody. Jak to pisał, kasą się pozdrawia. Furious. 10 zł. Do równego rachunku, 9 zł, mamy 26, moi drodzy, 250 zł dacie radę. No nie, no tyle, to no wiecie, to aż wstyd, żeby nie zebrać tyle. Ale co oni tam planują na nas zrobić? Nie wiem, co będzie dobrze. Random? Tak? Randomowe słyszałem deki jakieś? Random. Będzie dobrze. No nie. Co się dzieje? Ile jeszcze? O, 40. No zaraz wpadnie, jeszcze 210 zł. I ja skoczę do toalety, przepraszam. Dobrze. Ja też skoczę do toalety. Niech ktoś z dobrym wzrokiem tu przyjdzie, bo ja nic nie widzę, słuchajcie. Gorący Stefan, 40 zł.
Grabciu, ty mój, ty niegrzeczny. No nie, no Stefek, proszę cię, co to ma być? Ej, powiedzcie, czy ten komentarz nasz był w miarę okej? Okay? Bo wiecie, my się totalnie na tej grze nie znamy właściwie. I to jest fajne wypowiadanie się, kiedy się nie znasz, nie? Ale... No wydawało się, że fajne, że takie głupkowate było. Grała versus Soi 250 zł w 5 sekund. Gra versus Soi, inaczej nie wpłacamy. No pewnie zagramy. Co tutaj jeszcze jest? Urbanek 32, 50 zł. Wygrany zakład z ojcem, więc dorzucam swoje 3 grosze. Pozdrawiam studentki z ETI, z Politechniki Gdańskiej. Pozdrawiamy również, dzięki bardzo tego donata. I anonimowy pomagasz 10 zł na uran. Okej, okay, dzięki bardzo. Bekowy, nie, jasne, okej, okay, spoko. Było git, śmiesznie było, bardzo fajny. My też się nie znamy. A, no to super. No to super. Okej, okay, fajnie. No to bardzo dobrze wam się podobało, super. O, kurczaki, nieźle. 2 na 10, w sumie 1 na 5. No, to też jest dobrze, to też jest okej. Okay. Na skalę światową, o! Mów mi tak jeszcze, mów mi tak jeszcze. 3-2 wygrał Black. Wygrał Black, ale naprawdę były niezłe mecze. I nawet ja się, kurczę, zajarałem oglądając to, chociaż gdzieś tam za bardzo się nie znam, ale było naprawdę niezłe. Naprawdę to było fajne. Pokaż bydlaka. No nie, nie mogę. Nie spodziewałem się takiego komentarza od was. No super. Lałem wodę, że niby się znam. Znaczy wiesz, tam mniej więcej wiem, no to jest okrzyk bojowy, tak? Prowokacja, jakieś tam małe ten. Także wiadomo, nie? Spoko. Co teraz będzie? No przypuszczam, że my pewnie zagramy z Sołem jakoś i tam coś chłopaki mówili o jakichś randomowych taliach, więc to może być ciekawe. Anonimowy pomagacz, uśmieszek, 65 zł, super, dziękuję. I 26 917 zł, czy ja dobrze widzę? Chyba tak. Miska, nie gadaj, tak nie będzie, no nie mogę tańczyć nago, proszę was. Nie mogę. Graba versus setów StarCrafta, Boże. Wy naprawdę lubicie oglądać, jak ktoś nie umie grać? Nie wierzę. Droka nie będzie, no niestety nie będzie. Kalambury to też byłby fajny pomysł. Czy był już setów w TV? O której seto będzie w TV? Już był. Aha, okej, okay, już był. Czekamy na Gonia. Goniu TV. Za tobą masz lapka Blacka. Przerób mu wszystkie legendy na pył. Ale to na 30 tysięcy. Szybko, macie mało czasu, bo zaraz przyjdą. Nie żartowałem, słuchaj. Mamy sprzymierzeńca. W postaci cudownej kobiety Blacka. Też to chciałem zrobić. Co? O, wrócili chyba. Cześć, Miaczku. No jest dobrze. Gdzie jest? W Roketa to bym pograł, no. Gdzie są nasi trenerzy? Ja bym wrócił, posiedział z wami. Jasne. A ja bym was zostawił na chwilę, to ja też sobie do toalety bym skoczył. A nie, to myśmy byli... No, myśmy... Dobra, no. Hop. Ile mamy? 150 zł jest! 27 tysięcy! On cały czas robił. Elegancko, co się dzieje? Czy widział ktoś seto w telewizji? Nikt cię nie widział. Nie. A co powiedziałeś? Na dwójce to lecą same jakieś komedie teraz. Ja nie wiem. Internetem był seto, to jeszcze nie zawitali. Komedie? Chciałeś coś przytulić się, czy chciałeś, żebym cię wziął? Dziękujemy, super, udało się. Brawo. Ja cię puszczam, proszę bardzo. Ja się kłaniam. Czemu ja przychodzę i tu się nic nie dzieje? Jak to się nic nie dzieje? Nie. Przerwa. Jaka, reklamowa czy co? Tak, ale na reklamy. Pojedynek Hearthstone. Jaki pojedynek Hearthstone? Ja kontra Graba. Naszymi trenerami i komentatorami jest Black i Mati. Czy ty taki zdyszany jesteś? Albo w toalecie byłem. Musiałem szybko załatwić sprawy. Jakie? Szybki strzał. Ważne, kurde, co ci to interesujesz? Aż się dosunął. O co mu chodzi? Patrz, lepiej przeczytaj, że Lewab 30 zł wpłacił. Pozdro dla całej ekipy, robicie dobrą robotę. Co, i nie widać mnie, że tak patrzysz na mnie i tam do każdego. Co tam na czacie słychać? Wololo? Goni miał tańczyć na 30. Tak było? No, ale jeszcze nie ma. Czy wyście się tam zanotowali? Ktoś miał coś tam robić? No, graba się farbuje na niebiesko na 50k.
Ej, zaraz! Ale sam powiedziałeś jedną rzecz, że tańczysz nago. Ale to był dowcip, nie zaszczyt. Ale nie, tutaj nie tu bierzemy wszystko bardzo na poważnie. Tak, ale tutaj fakt, że anonimowa pomagaczka jest jako pomagaczka, że to mężczyzna jest mężczyzna. No to kurna, to się pomaga, to rozróżnia jednak. Świetne mecze Hearthstone'a, pozdrowienia dla całej ekipy Jaroka i wszystkich widzów, świetna robota. I Arkadiusz Asia, Akalisia, herbata, to już nie pierwszy raz, 2,72. Przesyłam resztki z konta, warto pomagać. Pozdrawiam wszystkich, najlepszego streamera, czyli ciepłego... O, dostaję pozdrowienia. Co? O, patrz, Asia, chłopaki, więcej uśmiechu, no. PS, ziemniak, buziaczek. Uuu, ziemniak, Asia. Patrz, od Asi dostałeś buziaczek. Gratulacje, ziemniak. Twoja puszka właśnie wzrosła. Anonymous, 5 zł, pozdrawiam. Chwila, to poczekaj, bo ja to Czarka. Złapię sobie do vloga. I Mateusza oraz Rudego. I Tulejarza. Był to super słaby komentarz, ale zabawny. Pozdrawiam Soła i Gonia. No, Goniu musi zatańczyć. Goniu! Żyjesz! Dzięki, Aś. No. To powiedz łolololo. Asiu, będziesz we vlogu z dzisiejszego dnia. Wszyscy będą we vlogu, bo ziemniak chodzi, wszystkich nagrywa i wszystko dookoła. No co, za chwilę, mogę nawet teraz, słuchaj, zedytować twoje zdjęcie i udostępnimy. Chrupka. Pozdrowienia i słowa uznania dla was za waszą pracę i za atmosferę podczas tego live'a 30 zł. Tak, a Asiu, jeszcze odpowiemy na twój komentarz więcej uśmiechu. Jesteśmy tu już od tylu godzin. Ale nadal uśmiech maluje się na naszych twarzach. To chciałem powiedzieć, bo no spokojnie. Tak już jesteśmy zawsze. Już myślałem, że chcesz coś powiedzieć, że niby jesteś zmęczony. Nie, nie jesteś zmęczony. Spokojnie, to jest początek tak naprawdę zestawu sił tego zapasowego, drugiego. Jesteśmy dopiero w połowie sił, a już dwie trzeci. Się pomaganie napędza. Ziup, jak Katarynka. Dokładnie. A tu słuchaj, jak już wykonujesz taki ruch, no. Ziup, pojawił się i na ostatni członek dźwięki wydawał. Naszego... I tak przyspieszaj. Tu będziesz dojdzie, że takie drrr, dobra? No. Seto, zacznij teraz. Hello, Kevlar. Co wy robicie? No, nie wiem. Nie. Ja nie wiem, o co chodzi. Black, jesteście gotowi? Czemu nam podkładkę pod mikrofon zabierasz? I nie wypinaj się do kamery. Jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Mati jest gotowy. Dobra, to się ustawiamy. Pięknie. A, to co to znaczy? To jeszcze trwa? A może chcecie już komentować to? Nie no, musimy... Cześć, Miska. To ja nie patrzę. Raba. No to chodź, cześć, bo nie możesz patrzeć tam. Dobra, to... Dobra, czyli Graba za chwilę przyjdzie? Chłopaki składają nam deki podobno jakieś. O, jakieś dobre. Jakieś podobno najlepsze. To połowę czasu gry to będzie wasze czytanie, co dana karta robi. Możliwe. Jak się jakie klasy, Mateusz? Że mieli równe szanse. Że mieli równe szanse. 999 osób wsparło. Kto to jest tysięczna osoba? 999? Ale ja czekam. Ja czekam. Tysięczna osoba, moi drodzy. I nie. Kolejne odświeżenie. Czekamy, ale pamiętaj, Kevlar jest 999 osobą. I kolejne odświeżenie. Prosimy o odświeżenie. Tysięczna osoba wesprze teraz. Czuję, że to jest. Jest. Siów. Jeszcze raz ja zakładam kanał na YouTube. Czekajcie na mnie w Jaroku. PS, Graba, zakładamy team w LoLu i jedziemy amatorów i samu. 20 zł, to jest pytanie do Graba. Graba poszedł do Graba. Nie, Graba poszedł, za chwilę wróci. Ale Siów to jest tysięczna osoba, która płaciła. Czy to może sobie wpisać do CV, myślę. No. Wsparcie, kurczę... Malutka, tak troszkę, ale nie raz. Filtrze 2 złote. Dzięki za to. Dzięki wielkie. Każda kasa się filtrze liczy. Możesz sobie wpisać. Goni uciek, te deki. Ja skończyłem na Egorodę. Spoka Gonia, kurde, co wy z tym Goniem? Ziemniak z kamer. Spoko. Co wy chcecie Gonia? To nie jest jak pan pieniążek, co szczęście? Kryształowy Pepe? Może. To teraz co mam? Dobre deki, a bo wy widzicie coś w kamerach widzicie. Ale klikamy ten. No dochodzę. Czy był już Seto w telewizji? Z Setem przed chwilą byliśmy i okazało się, że Seto to była jedna osoba, która przyszła, weszła, wyszła od razu. Natomiast, Smaczu, ja powiem, cześć, tak? Jestem Seto i tak. Już chcę mówić. A byłeś i co powiedziałeś? No stary, już nie pamiętam. A chyba jak byliśmy z Soshibo, to tam czekaliśmy ile? A trzecie jakie? Popieram, więc zarzucam 20 zł i Robert 10 zł, grosz do grosza. I Mirela, może to jest jakaś Mirabelka. Pozdrowienia dla całej ekipy Jaroka 10 zł. A chodziłeś kiedyś z kolegami na Mirabelki? I na szczaf.
Rabarbar. Ale zupa szczawiowa jest pyszna. A może to były jednak orzechy? Myśmy zawsze tak uciekali z działek, bo zawsze się jakiś przypał był, jakiś dziadek akurat tam przyszedł, wiesz, pilnować swoje działki, nas gonił, a my przez te płoty. A on te mirabelki chciał zbierać, tylko tutaj się robić z tego, nie co? Nie wiem, wiesz co, ogólnie chyba się wkurzył, że byliśmy na cudzej posesji bardziej. Nie, no to nie ważne, czy mirabelki, czy nie. Patrz, 1988. Szymek, jak to jest, że na stronie 10k ludzi, a wpłacających 10 razy mniej, każdy chociaż po złotóweczkę? To jest no dobry właśnie. Pomysł. Przecież to 10k ludzi. Ej, tego nawet nie zauważyłem, bo ja tutaj mówię, że każdy tam po 2, po 5 i by było tyle, a ja nie zauważyłem, że 1000 osób wsparło, a nas jest 11 tysięcy. No come on! Come on! No, ale... Angela, ile nas jest? 10,5 tysiąca plus tu je kilkanaście osób. Dobra, chłopaki, ciśniemy pojedynek. Ciśniemy to. Dobra, w takim razie... Wy macie tu tak ten... Czemu się nazywa Just Black? Wy macie... Same czarne karty będą? To znaczy. A bo jak się nazywa? Pierwszy, który... Są jeden, tak? Zaczynacie od jedynki. Muzyka jakaś leci, możesz sobie zmienić. Nie wiem, jakaś playlista Justin jest YouTube. Justin Bieber! What the fuck? To deki są normalne, tylko muzyka jest jakaś dziwna. Graj na tym. What do you mean? Ale czy ja już go wyzwałem, bo ja nie wiem. Chyba tak. To mnie zawsze wyzwają. Tak? Czy tak, tak, tak. Czy ja już mogę kliknąć, tak? Wiesz, tak? Czekasz, ale po Blackfire, ale dobra, jestem gotów na to. Ja też, dobra, lecimy. A która kamera nas chwyta, tam ta czy ta? Co? Która kamera nas chwyta? Ta chyba. Nie wiem właśnie, no. Kurde! Czekamy na razie, nie? Jeszcze. Możemy czekać? No nie, jest źle. Ale nie podglądaj talii. Już możemy grać? Nie. Dobra, to powiedzcie, czy dobrze nas widać, czy nie. Halo. Co, już grają? Nie, chyba... O, czekaj. Tak. Dobrze, talie pierwsze. Poczekajmy, bo się zaraz buguje. Ej, ale chwila, tak. Ty panie, którą ty talię wybrałeś? Co? Którą talię wybrałeś? Pierwszą. To nie jest ta talia. Ale i nazwa jeden miała być. Dobra, replay. Złą talię wybrał, nazwałem ci jeden i dwa. Talię pierwszą. No to jest jedynka. Musimy z tego wychodzić? Nie, oni się poddadzą i jak zaczną nas rzucić od razu. Wystanie pierwszą. No i tym samym Soul wygrywa 1-0. Ja tak. Wygrałem, ale dobra miałem kartę, nie? A co się stało? A ja bardzo. Złotanie wybrał. Legendy, 6-7-6, myślałem, że tego użyłeś. Jeden, no jest, dobra. Teraz tak. Dużo się nie pomyliłeś. Dużo się nie pomyliłeś, bo ja już swoje widziałem. Dobra. Oj, Rudy. Rudy, ty nie podsłuchuj. Podgłoś tę muzykę. No, nie było muzyki akurat. O, i to rozumiem. Co? Jest dobrze. Jest dobrze. O, są, czyta każdą kartę po kolei. Czy coś wymienią? No myślę, że te piąteczki, czwóreczki mogłyby zostać wyrzucone. No bądź co bądź, zapowiada nam się legendarny pojedynek. Jakby tego nie odebrać. 60 legend. Do wyboru, do koloru. No, Cho tutaj za wiele nie przeszkadza w tej grze, bo w sumie nie ma żadnego zaklęcia legendarnego. Animełko. No, Animełko tak samo. Czyli Mełko tak naprawdę jest dobrym dropem. A, czekaj, tylko tak. MKR to jest Soushibo, a Black to jest Graba. Jak zwykle. No i uwaga, czy tutaj Graba się zastanawia? Nie, od razu wchodzi Mełko. Myślisz, że to jest na tyle duża przewaga, że ciężko będzie to nadrobić? W tym momencie to zależy, bo Graba może zagrać na Diskrownika. Mam nadzieję, jak zmieni na miniurkę, to w sumie jest dobrze. Jak Mam nadzieję, że on to zrobi. Pyk. Chyba tak. Właśnie na to decyduje się Paweł. 50%. I... O! Miniurka!
No, RNG po stronie gramy zdecydowanie. Oj, Soul kręci głową. To już mamy bardzo ciężką sytuację. Grabaś zastanawia, czy jeszcze jakiegoś tu magicznego zagrania nie może wykonać. Albo nie może guzika znaleźć. Albo pierwszy raz widzi guzik. Dobra, Soul ma co? Soul ma Brana, tylko że ten Bran nic nie zrobi totalnie. No nie. Chociaż z Leroyem dobrze się kombi, bo ten Leroy rzuciłby 4 maluchy. No do Gormaka jeszcze trochę. Myślisz, że wytraduje tą wiewiórkę, czy ją po prostu zostawi? Myślę, że w sumie to też... A może uderzy tego 2 na 4? Ale to mu w sumie niewiele daje. Nie, jednak wiewiórka. No, no to też mu niewiele daje. To znaczy... jest ten. Jest, Boże, jak on się nazywa? Mrgulton. Soul może sobie Hero Power 2 razy zmienić. No, uwaga. Uwaga, czy zrobi to? Czy zrobi to Soul? Czy jednak czwóreczka? Jednak. Chmurza. 2 razy Hero Power. Zobaczmy, no. Co mamy do wyboru? Warlockowe. No pierwsza to i tak bez różnicy co wybierze, bo i tak druga zmiana się liczy, więc w sumie Soul tu się mocno zastanawia, ale teraz ciekawe, czy się zdziwi, że będzie musiał jeszcze raz to robić. Uwaga. Chyba się zdziwi. Wiedziałem, że tego nie załapię. Okej. Okay. Co miał do wyboru w drugim? A, tu nie ma... Zajebisty spektator, że nie da się podejrzeć, co było w drugim. No może o spektatorze nic nie mówmy, bo to nie ma nic do powiedzenia. Jest tak wspaniały. No, ta karta też jest jednak martwa, bo zaklęć żadnych nie ma. No, zawsze drop 3-4. Dokładnie. No i pytanie jest, czy teraz przez przypadek ten Leroy tu się nie pojawia? Właśnie widziałem, że Soul coś zaczyna kombinować z tym Leroyem, ale nie, ale chyba jednak nie. Chyba nie, ale może. Może. Czy jest bestia w tej karcie? Czy jest jakaś legendarna, neutralna bestia? Jest, bestia się nazywa. Ale chyba jej nie ma. King Mukla na przykład. On jest bestią. Tak, faktycznie. Więc ten Hemet może pierwszy raz w życiu historii Hearthstone'a zostanie użyty. Jednak wam Mirona. Ale swoją drogą Soul jest bliski do tego, żeby Gormoka zagrać i strzelić nim za 4. No, chyba że teraz tak. Dobra decyzja, czyli idzie face. Tak w sumie to Gormok to strzeli za 8. A faktycznie, bo jest ten tak. Cały Bran. O, jest pierwsza karta. Jest i ryba. Mistrz ceremonii. Mogę tak sobie mówić. Naprawdę? No takie, powiedziałbym, trochę średnie zagranie. No, bo ja bym powiedział, że bardzo średnie, tak uczciwie mówiąc, bo w sumie ta karta ginie za darmo. No i jeszcze nic nie robi, no. Tak jakby tu raskim pięta. Myślę, że Imperator po stronie Soła będzie super. No, myślę, że innych na inne rzeczy się nie zdecyduje. Chociaż, może Lotep. Leroy! Się zastanawiam. No, Soł tutaj wykazuje bardzo dużą agresję, tego Nata chce się na pewno bardzo rozpoznać. Pełna szybkość. Ale tak na dobrą sprawę to w sumie jest dobre. Biorąc pod uwagę, że w tych taniach nie ma żadnego direct damage'u. Ani removalu, ani nic. No i co zrobi tym razem Paweł? To może być ciekawe. No tylko, że niestety Leroy za darmo. Nie. Wali tarcza. Wolf wali tarcza. No to byłoby interesujące. Swoją drogą spotkałeś się kiedyś z tą kartą na rankedach? Chyba nie. Na pewno raz na arenie się spotkałem, ale... A, spotkałem się, jak z niestabilnego portalu wypadła. Rozumiem. Ale chyba jakiegoś żadnego deku nie ma opartego na tej karcie. Tak mi się wydaje. Nie ma i wydaje mi się, że raczej szybko żaden nie powstanie. Ouu. No, troszkę misplay można było lecieć w face'a i tak by zginął. No. Okej. Okay. A tutaj chciał potencjał heala wykorzystać. No i uwaga, cóż teraz się pojawi? Czy mamy jeszcze trzeciego mecha, który jest legendą? Kurczę, ale do kosztu 6. Powyżej jest Snit. Czy coś może być jeszcze mechem? Nie wiem, nie mam pojęcia. To nie jest mech? To jest mech. Tylko, że on nie przeżyje. Może, ale... Ile, jak on działa? Na początku tury. Ale to ty musisz mieć? 3. Tak, kontroluje co najmniej, to są to... musiał mieć. To nie ma opcji. Pojawić, o, nie. Ale jest ten. Ale Mukla. Ale Hemeta u graby nie ma, co więc... Co tutaj? Bardzo dobry deck, to co chcesz?
Czemu ty biber tylko leci? No, wybacz. Ale dobrze idzie, graba. Trzymaj kciuki. Jest dobrze. Jest dobrze, ogólnie rzecz biorąc... Znaczy ten nad w piątej był trochę słaby. No, ale to nie. Ale poza tym jest okej. A jest Imperor, jest Hero Power, czy będzie Town? Kurczę... Jest Town, do. Mówiąc uczciwie, wydaje mi się, chociaż tutaj żydowskie zagranie, więc myślisz, że tu może Black Knight i trade tego Imperora? Czy widzisz jakiś inny powrót do tej gry? Nie widzę go w ogóle. Cóż, Black Knight w tym momencie jest całkiem spoko, to ten zginie, jeszcze Emperor do tego. A zostaną trzy kreatury totem. A Soul też na ręce nie ma jakichś nie wiadomo czego. Natomiast Graba ma trochę jakichś koksików. Więc może. Jak pokombinuje. No myśli. Jednak jest. No i myślisz, że straduje tego 5 na 5? Zaraz zobaczymy. No dobra, armor up i co? Tak, jest Emperora. Brawo za trade, naprawdę dobra decyzja. No star. Będziesz jednorożcem. Tak sobie założę. O, jest Lord Walker, ale Lord Walker jest totalnie bezużyteczny. Ale tutaj trochę szanse są nierówne ogólnie rzecz biorąc, bo Soul jednak troszeczkę pyka w tego Hearthstone'a ostatnio. Boncall go uczy i to tutaj jednak ewidentnie jest widać różnicę. Ano. No. Graba też pykał, ale już się znudził. Tak, Graba stwierdził, że to chyba nie jest gra dla niego. To trudna. Dla Graby to tylko takie ten... gry, w których nie trzeba myśleć. Nie, chociaż... Paweł? Jest okej. No, Paweł potwierdza, Paweł potwierdza. Wszystko się zgadza. Co my tutaj mamy? Mamy totemik do nieba. Jest tam. O, no proszę. Skuteczność genialna. I to boli. Jest Wiedziciel. No, tylko ten Wiedziciel to raczej tutaj niewiele zrobi. No, wydaje mi się, że chyba to jest pograne. 10, 9, 13. No, Lital jest. Ale co musiałby dostać z Kłotwina? Nie, musiałby znaleźć Taunt Totem chyba, tak mi się wydaje, że to chyba była jedyna opcja, żeby się obronić. Znaczy jeszcze mógł użyć Hero Power, rzucić Płotwina i się wychilać i wtedy by się przeżył. No tak, tylko to jest odciągnięcie o jedną turę. Żółte pik, trejdik, hilik. No ale Graba... to za mało, panie Graba Pawle. Chyba trochę słabiej z matematyki, nie wiem, może tam matury nie zdawał? Chyba nie. Nie, może zdawał, bo powiedział, że dobre zagranie. Co się jeszcze zastanawia, tak, co tak, zrobić? Tak. Swoją drogą, czy można, może zagrać małpę... I zabić ją samemu? No, tak, może. O, to będzie dobry bijem. No, zrobi to? Coś mi się wydaje, że na uki... Nie, na siebie. Czy na uki gonia nie poszły w las i czy będzie bijem, czy nie będzie? Jest! Bijem! No pięknie! Gonił powinien być dumny. To był błąd. Poszukajmy zaginionej partii. No i mamy 1-0 dla Soul Shibo, więc brawo dla Soul Shibo. Ale mieliście praktycznie identyczny deck. Tak, widzę, no tylko że on miał, wiesz, za 3, za 2, za 4, a ja miałem za 6-7. Teraz talio numer 2, spokojnie. Teraz numer 2, kurde. No. Żebyś ty widział, co ja tu miałem, no. Ja było wyrzutek. Ale wy mieliście prawie to samo. No. Tak? No, dwoma kartami się różniło. Ale brawa, powiedz, zdradź mi tylko ten jeden sekret. Patrz, czujesz to. Jest piąta tura. Masz minimum dwóch stronników za 5 many. A nawet 4. Albo i zagrywasz na tapegla za 2, który nic nie robi. Jednak nie wiem, o czym mówić. To by wiele wyjaśniało. Co miałem wyrzucić wtedy? No cokolwiek za 5. Ja wiem, że ja żadnych błędów nie popełniałem. Dokładnie, tak. O, stary. Mi Ricky Martin tutaj, la bomba, leci. 55% w puszce.
O! Co już się wczuła? No i teraz dwa szamany. Ale jakie karty. Ale jestem strasznie ciekawy, co odrzucą. No. No heal, nie wiem, w sumie nie. U Soła jedynie ten od mechów może zostać, też powinien zostać. A tutaj to chyba tylko żywioły powinien zostawić na wypadek, gdyby nie poszedł ze startem. A wstrząs? No wstrząs mrozu też może być, bo zawsze to remowalne jakiś w pierwszoturowy drop. Ale jest tempo nowicjuszka. Daje radę. O, jest bombiel, bardzo dobrze. Bardzo lubię tę kartę na takich rozgrywkach. Ja jej bardzo ale nie lubię. Ale nie zagrał tempo. Nowicjuszki. Może... Zdajmy wytłumaczenie tego zagrania. Może chcę poczekać, aż będzie mógł zagrać dwie kreatury, żeby ten... I czy myślisz, że założy teraz ten topór, żeby to zabić? I się przeciąży? Nie zdziwiłbym się, gdyby pojawił się totem i nowicjuszka. Spokojnie. Jest totem. Naprawdę? Myślisz? No. Naprawdę myślisz? Nie. Nie, jednak nie. Sam totem. Jednak nie. Okej, okay, a co u Soła? No, Soł takie trochę pasywne to rozdanie ma. Ale w kolejnej turze wychodzi ten totemistrzyni, albo żywiołaczek, raczej totemistrzyni. Ja myślę, że tutaj Grawa ma lekko rozkminę, o co chodzi z tą kartą. Patrz, już drugi raz ją podgląda. Uwaga, o, agresywnie, agresywnie. Podoba mi się to zagranie, podoba mi się to zagranie. To jest dobre, dobra. No tylko, ale że no, są teraz stawia za 4 many 6 na 6. Ale to znowu wstrząs mrozu jakiś może tutaj podziałać, żeby kupić turę i dostawić trochę tokenów. Graba raczej niezadowolony z tego, co zobaczył. Nie. O, są murloki, nie płaszczą nawet. Myślisz, że on jest w stanie to zagrać? No, jak zagra i jeszcze wpadnie za 5 w tą totemistrzynię, to będzie słabo. Teoretycznie może wcześniej wstrząs zagrać, ale nie wiem, jak on się ma później odciążyć. No dobra, jest wstrząs. Okej, no to jest normalne, tak. Bardzo dobre zagranie. Gotowy do nauki. Dalej myślę, że daleko widzenia. Albo totem nowicjuszka. No, w sumie też tak może być. Może być jeszcze ten. A dalekowidzenie w sumie totem dostawia. I nowicjuszka. Tak. No, bardzo, bardzo ładnie. No, widać, że wyniósł coś tam. No, to takie... To jest takie... Zastanawiające. No. Z drugiej strony, no, są, nie ma jak tego wychilać, więc... Więc raczej na plus. Ale tak czy myślę. On nie ma tutaj wiedza, ma duch przodków. W sumie można by było na 6-2 zagrać, coś pokombinować. To też może być, ale decyduje się na sam. Nie wiem, czy nie powinien wcześniej tego ducha przodków dograć. Myślisz, że to było lepsze? Jednak w sumie zwrócił mu target 4x4 na board. To byłoby nawet bardzo dobrze, dobra, bo wyczyściłby z tyłu przeciwnikowi, a sam miał jeszcze dosyć mocną kreaturę. No uwaga, cóż to będzie? Daleko widzenie i Twilight Drake. No dosyć nieźle, dobry drop. Nieźle, myślę, że to bardzo dobry drop. Jak najbardziej. Biorąc pod uwagę, że Soł nie za specjalnie będzie mógł coś teraz tutaj zagrać. Bo będzie miał tylko jeden punkt many, więc chyba po prostu skip. No. Ciekawe, może się zastanawia, co zrobić. Ciekawe, czy Graba ma jakiekolwiek murloki. O, są chyba zauważyli. Nie wiem, że to przeciąża. O. O, no to jest całkiem spoko, bo ten mów to wiatr plus ten taunt. Tempo mówca. Wjazd za 2, za 8, boże, lepiej 12. Plus pełny stół. Może być. Nie, ewidentnie widać, że Graba bardzo szybko łapie tę grę i tak zaczął coś tu robić. Co prawda to uderzenie za dwa w tą kreaturę 6x6, która była zamrożona i tak w sumie to nie miał takiej wielkiej konieczności bicia jej w tej turze zamrożonej, ale myślę, że tutaj są opcje. Ja czekam bardzo mocno na obłąkanego bombiarza, bo to może być naprawdę bardzo fajne zagranie. Ja się zastanawiam, czy nie ma Litalu. 6, 12, 12 plus 8, 20, 22. No, co do jednego punktu życia, jeżeli dobrze liczę. 8. O, trafienie jest okej. Lital? Chyba tak, bo jak zagra to, to tu jest za 12, wtedy to jest 4 i 4 to jest 20 i to jest 22. Tak, masz rację, 22. Czy może jednak obłąkany bombiarz? No, zastanawia się. Murloki nie płaczą. Liczy, myśli, pełne skupienie. O, chyba się doliczył. Nie musimy odczaić, czy Graba nas nie słyszy. Musimy wyjść na odwrót.
To jest dobre. I zobaczymy, jaki będzie efekt z tego tytułu. Brawo, 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 brawo. No tak to tak, brawo, brawo. Panowie, finałowy mecz. Tylko wchodzicie w karczemną dwójkę tym razem. Tam są talie już przygotowane. A, Mateusz, przygotowałeś talię w karczemnej? O kurde, finałowy, 1-1. Wyjdź stąd i wejdź w karczemną dwójkę. I tam już talia jest przygotowana. Wyjdź stąd. I tam powinien zostać wyzwanie. A na czym polega ta karczemna? A, przeczytacie, zobaczycie. Ale najlepsze jest to, że oni nie znając kart, muszą wybrać bonus. No. To była porada. To była porada. Go, go, go. O, Anu Parak. No, tam jakieś legendy wpadły u mnie. Jo, jest Edwin i coś tam jeszcze było chyba. Biorąc pod uwagę, że ma monetę, to tutaj może solidnie ustawić. Ciekawe, co będzie teraz, jak zaczą, to jest to nie akceptują kartę. Naprawdę Graba zostawił tą dziewiątkę? No może przygotowuje się na dziewiątą turę. Uwaga, jaki bonus? Ops. No. Tak mówiąc, już wie na ten matchup. Znaczy, Urlocza Premia jest ogólnie całkiem spoko. A na czym ta bójka polega? Dobra, spokojnie. Zaraz zobaczysz. I nie podsłuchuj. No to raczej ja bym mówił Murloki, bo tutaj no. Kreatura przy reszcie tak raczej nie bardzo cokolwiek. Sądzio? Ten... Agonie? Tak. To dosyć... A, no, a, tak. No właśnie, no, tak, nie, no tak. Synergia, pełna synergia. Dokładnie, dokładnie. Co weźmie Soul? Kurczę, to co? Tutaj dobrze Murloki, bo tu jednak wyroczne. O, jest kombo. Jest kombos, ale co on tutaj zrobi teraz? Myślę, że zagranie Murloka po prostu i tyle. W kolejnej turze Edwin albo Raptor, chociaż nie, no raczej Edwin. Nie, no myślę, że tutaj czysty trade, chociaż zobaczymy, czy w poprawny sposób. Nie, no widać, że tutaj Graba jednak wyniósł lekcję z pierwszej rozgrywki i teraz zdecydowanie lepiej mu to idzie. Teraz kopsi. Tak. No i co zrobi Soul? Myślisz, że moneta Edwin na samego 4x4 warto? Patrząc na jego rękę, to nie zapowiada się, żeby w jakichś kolejnych turach był większy, więc... Chyba, że po prostu sztylet i dobicie. No też to może być. No, to... no i na to decyduje się Soul. No to sekreciarka i tak by nie urosła na większą, bo tutaj przy na roga to... Raczej sekretów się nie znajdzie. O, jest druga legenda, wyżer. No. Ale Murloki Soła dają radę. Ale zauważ, jak długą rękę ma Graba teraz. 4, 5, 6. Myślę, że jest spoko. No i jest przygotowany też na dziewiątą turę. Tak, tak, bo to będzie buff. I a, swoją drogą to też dostanie buffa. Bo Graba ma te zagraniami. Tak, czyli to będzie 6 na 6. Uuu. I zauważ, że teraz ten Murlok, który wyjdzie na board, wcale nie jest niczym dobrym, bo tutaj... się załączy Android. Możecie powiedzieć, poinformować, tylko 28 tysięcy pykło. Mamy 28 tysięcy! Nice one! Mamy jeszcze 2,5 godziny. Uzbieramy całą kwotę? No, musimy. Bardzo byśmy chcieli, ale... A, co tu się stało? Trochę tej decyzji nie rozumiem, mówiąc uczciwie. Ja też. Bo tak w sumie za 4 many 6 na 6 stronnik wydawał się dosyć obiecujący. Ale Graba wolał takie. Wolał tutaj, może być i takie. Naprawdę. Nie. Nie. Wow! A nie, myślałem, że to są tak, obłąkane. No, spokojnie. No póki co są tutaj zdecydowanie. O, jest backstab. Chociaż backstab. A ja wiem, co Graba ten rozkminił, bo może jak chcę rzucić najpierw tego, a później tego. Naprawdę? Tak myślisz? Nie wiem, nie zdziwiłbym się, tak mi przyszło teraz do głowy. No dobra, no tutaj to jest logiczne. No i patrz, tak naprawdę dopiero w tej turze decyduje się chyba zagrać tego na... Nie, to nie będzie aż... Jean? No tego za... Podmanę. No niby podmanę, ale z drugiej strony jak można mieć stronnika 6 na 6 i pusty board i wtedy nam niczego na 100% nie cofnie, to dlaczego by tego nie zrobić? W sumie,
Nie wiem, ja miałem wrażenie, że Graba miał tutaj lepsze rozdanie na początku, że jednak będzie... Jest Furiat, jest Radymieszek. Jedna z lepszych kart w grze. Tak, dokładnie. Furiat, jak on się nazywa? Że ja mam ostatnio problemy z pamięcią chyba. Wulkaniczny Furiat. O, proszę bardzo. No to... tego nie rozumiem w ogóle. Ja też nie. Są chyba też nie. Są też chyba. O. No i jest taki. Szemrany handlarz. Wyżer. Nie, chyba jednak nie będzie komba napastnika Anu Barów i jakiegoś tam Dzina. Dzina Zefirów. Nie, nie, nie. Shakira teraz. Podoba mi się, Mati, twoja playlista. No, myślę, że tutaj Wyżer jest takim w miarę obvious place'em. Tylko tak, bo Soul te... powoli się zbliża do Litala. Tylko biorąc pod uwagę, że jeżeli Soul zobaczy wachlarz ostrzy, to daje mu pełen trade. Tak czysty, czysty trade. Cały stół może zbić samym wachlarzem. To powinno... No to tutaj jestem, lekko mówiąc, zaskoczony tym zagraniem. Tak delikatnie to ujmując. No właśnie. Jakie westchnięcie od Graby. Preparation. Są pompy Jedwina. Zobacz. Jest Jedwin. Zobacz, zobacz. No Graba nie jest zadowolony, zdecydowanie nie podoba mu się jego los. Ale z drugiej strony, zobacz, jeżeli teraz Soul zrobi pełen trade, raczej zrobi, bo boi się, żeby ten Edwin nie zginął. A to mógł jeszcze zwiększyć tego Edwina, bo teraz Coina dobierze. Tak, tak, zdecydowanie. W sumie mógł mieć 8-8. Chociaż i tak tutaj myślę, że po prostu Assassinate pójdzie i sztylet. O, Assassinate i Śmiałek spod miasta, no, zdecydowanie teraz dobrym sposobem. Ale... No i Graba przygotowany na 9 turę, tak. Tylko czeka. Ale pomyśl sobie, on to przygotowuje od pierwszej tury. Dokładnie, jakie to rzadko będzie... kiedy się zdarza coś takiego. Wybacz mi, patrz na to. Jaki miły. Okej, okay, jest zaszedziałaś Hero Power. Myślę, że to wszystko ze strony Soła. No tak, tylko że wydaje mi się, że chyba teraz będzie musiał się zdecydować na to wyrzucenie tych kart. O, jest jeszcze... No maj. Jakie w ogóle kombo. Patrz. Pirat, to broni i w sumie jeszcze są znowu. No. Bo pirat patrz, ze śmiałkiem. Na razie myśli, dlaczego on nie ma szarży. Czekaj. Czy znajdzie też tylety? Zastanawia się, czy sztylety, czy chyba ten... Chwila prawdy. Napastnik. Nie, tutaj zdecydowanie powinien zagrać napastnika Graba, bo to jest pewniejsze zagranie na tę turę. Więc myślę, że powinien być napastnik teraz. Jednak znalazł. Jednak nie jest tak dobrze, jak myślałem. No dobra, no pełen trade. No i tak mówiąc uczciwie, ta gra wyglądała mocno jednostronnie, że tutaj Soul jednak już dodotnie z tego. A tu mamy jednak pewnego rodzaju zaskoczenie. No, znaczy, Soul ma zimną krew, ma tego 7-6, zbiera całego, 12, no nie, no jeszcze trochę obrażeń brakuje. Znaczy, ja nie wiem, czy on teraz nie powinien zagrać jedna, a nie, Stalak to nie jest Feogen, to jest Stalak. Też mi się zawsze mylą. To jest kombinacja. Najpierw musisz coś zagrać. No to co myślisz, że zbir czy jednak... Ja bym szedł zbira. No bo tutaj musi przyjąć teraz 17... Też może nie do końca w tym momencie. Chociaż z drugiej strony wiesz, on wymusza wtedy na nim, bo jeżeli Graba nie będzie miał żadnego removalu, to on wymusza na nim, że musi te 11 przyjąć, to jest dużo. Więc wydaje mi się, że tutaj na dwoje babka wróżyła. No i pytanie jest, czy wystarczy? Jest sapi. Prawda, sap? Oj, myśli. Myśli, bo kusi go strasznie ten Anubarak, tak mi się wydaje. Też mam takie wrażenie. Nie no, sam jest w sumie spoko, bo on może tego goblina, a czy Murloka zabić z broni, wstawić tą piątkę i ma 5-4 i 6-6. Czekaj. Gdzie on... No to Hero Power jak trochę. W dziwnej kolejności. Czemu on oddał tę turę?
Nie wiem, on panicznie boi się tego napastnika wystawić, żeby przypadkiem nie wrócił ten pirat. Coś jest nie tak z tym napastnikiem. Gladiatorka. No, gladiatorka też w tym momencie spoko. W kolejnej turze... Chociaż, no nie, i tak jakby zagrał Zbira, to nie miałby. Ale zobacz, i tak będzie miał chyba Lital, bo jeżeli w następnej zagra zarówno Stalaga, jak i Zbira, to Anub wytrejduje tylko jednego. Mhm. Czy pojawi się ten Anubarak, chyba, który tutaj czeka już 10 turę? Chyba, że teraz Olin i po prostu Anubarak, strażniczka światłości, po prostu pełna naprzód. Też jest to jakiś pomysł, chwilę, 15, 14, Anubarak 8. Tylko, że Saul chyba wystarczy, że zabije tego. I Graba nie będzie miał Litala, bo to jest 10. No, będzie 4 brakowało. No i wydaje mi się, że jeżeli Saul zobaczy to zagranie, to chyba będzie koniec. Chyba, że coś dostanie jeszcze Graba. No bo jeżeli zagra teraz te dwie piątki, no to już żadnej odpowiedzi na razie nie ma. No zobaczymy, co zrobi Saul. Chociaż wiesz, tutaj też śmierdzi Litalem, bo ta zimna krew z tym Murlokiem. No to jest trochę za mało. No, dobra, jest pierwsza piątka. Tylko czemu Anubisant? Nie chcesz zagrać Anubisanta. Okej, trade. Teraz jaka decyzja? Nie, to nie to. No jak zagra tego, to... dobra, tego to już totalnie nie rozumiem. No ciekawe zagranie, ciekawe, bardzo, interesujące. Bardzo. On w sumie, Graba może go zabić i wystawić go jeszcze raz. Dokładnie. Tak mówiąc uczciwie. Tutaj no i myślę, nic, że tak nic, zrobi, bo nic, jeżeli tak nie zrobi, to raczej nie przeżyje. W związku z czym myślę, że ten trade jest w 100% pewny, a no, ze strony Soła to po co ta zimna krew była, to nie rozumiem. Nie wiem też. No jest kolejny. To było strasznie dziwne. To było strasznie dziwne. Takie 2 na 10. Uuu! Ale... Chociaż nie jest pewne, bo może polecieć nie na Murloka, tylko 50-50. Na coś innego. 50-50. Ale to i tak chyba warto czy warto zaryzykować tej sytuacji? No myślę, że z tym Anubarakiem, który będzie wracał i stawiał 4-4, no, to innej opcji nie ma. Chyba, że jakiś Charger jest w tym deku. W sumie teraz te... Nie. Stalak. Ale w sumie... Graba i tak nie ma jak pozbyć się tego buffa z tego gościa 4-4. Bo... Jak? Bo będzie czwarty stronnik po tej turze i na razie nie ma jak wytrejdować tego tak, Murloku. Tak. Nie policzyłem, nie dodałem sobie tego nowego Murlocka. Za 1 many, więc tutaj mu nic to nie da. No Soul ma chyba Lital w tym momencie. Chyba nie ma z tego wyjścia, co nie? Bo on da plus 3, plus 3, 3, to będzie 4, 5, 6, więc chyba jest koniec gry. Tak mi się wydaje, no jeszcze ten olejek na pewno mi to zrobi trochę robotę. Tu jest kill, jest kolejny pojączarz. No, nie ma jak wytradować tak naprawdę. On daje plus 3, plus 3, co nie? Tak. No to... Nie, poczekaj. Nie, okej. Okay. Aha. Tak. No w ten tak, sposób to jeszcze, tak umiera. To jeszcze szybciej się... No niestety. Tak więc... wynikiem 2-1. Wygrywa... Jeszcze nie wygrywa? Jeszcze nie. Tak więc wynikiem 2-1 wygrywa... No? No? Co umyślili? Jakiego bije ma zrobić? Nauczony bije mowania? Jest dżin zefirów zagrany. I czy będzie ten olejek zagrany, czy też mikromaszyna? Chyba jednak olejek. No, i jak pójdzie? Dobrze, tam gdzie miał iść.
Jeszcze jest emotka. A, tak, emotka. Powiedz mu, że twojego dusza będzie cierpieć. Brawo. No, ale było spoko.